Szanowni Państwo, portal o historię EU zaprasza na transmisję live ze spotkania Wolność badań historiograficznych we współczesnej Polsce, podczas którego badaczki i badacze przeszłości będą dyskutować o granicach wolności badań historycznych. Spotkanie jest organizowane w ramach cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych portalu o historię EU. Wolność badań jest immanentną cechą nauki i podstawą jej rozwoju. Czy we współczesnej Polsce dostrzegalne są jakieś zagrożenia dla wolności? A może nie ma żadnych powodów do obaw, ponieważ nikt nie stara się jej ograniczać, a środowisko historyczne jest na tyle silne, że nie pozwoliłoby sobie odebrać tego prawa? Czy wobec tego istnieją problemy, na które szczególnie należałoby zwrócić uwagę? Na ten temat będą dyskutować profesor Barbara Engelking, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, profesor Jan Pomorski, Instytut Historii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, profesor Dariusz Stola, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk. Rozmowę poprowadzi profesor Mariusz Mazur, Instytut Historii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zapraszamy w poniedziałek, 15 lutego o godzinie 17. Transmisja będzie dostępna na portalu o historię EU oraz na naszych kanałach w mediach społecznościowych YouTube i Facebooku pod linkiem podanym w opisie. Zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji za pośrednictwem czatu na naszym kanale na YouTubie. Najciekawsze pytania i komentarze zostaną przekazane uczestnikom dyskusji, którzy odniosą się do nich w jej trakcie. Zachęcamy również Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji, a także oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów z organizowanych przez nas debat i dyskusji. Zapraszamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia naszego profilu na Facebooku. Redakcja portalu o historię EU.